Szanowni Państwo, przyszło nam żyć, kiedy zmieniają się epoki, kiedy potrzeba z ludzi walczących o tą nową epokę, ale stara się broni. Więc wielu ludzi dziś cierpi w więzieniach, w różny inny sposób. Ja też przechodziłem w to w tych czasach dawnych. Ja to rozumiem. Ja zachęcam. Takie przykłady są potrzebne. I wasze cierpienie przyniesie efekty. Więc wytrzymajcie jeszcze trochę, a świat coraz bardziej zauważa wasze oddanie i coraz bardziej zauważa, że jesteście po słusznej stronie i przyjdzie dzień dla was wolności i dla świata sprawiedliwości i pokoju. Ja w to wierzę, ja o to walczyłem. Dziś mniej cierpię, a wy cierpicie więcej. Ale o was pamiętamy, ja pamiętam, zrobię wszystko, aby przyspieszyć te procesy wolnościowe. Dziękuję.